Siemano, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy innym kadrem, w którym to pokażę Wam, jak wygląda chemikowe studio. Tak więc chodźcie ze mną. Dobra, moi drodzy, tak więc zaczynamy. Chodźcie do mojego studia. No i całkiem obszerne, dużo tu sprzętu. Natomiast zacznijmy może od samego początku, co się znajduje na tym kadrze, który to w sumie chyba rzadziej widzicie. Chodźcie tutaj ze mną bliżej. Na początku komputerek od MSI, naprawdę bardzo wydajna maszyna, i9K11900K, 32 GB oraz RTX 3090 z fajnymi drzwiczkami, dzięki czemu można w każdej chwili zajrzeć do środka. Monitor 200 Hz ultra wide, do tego myszka bezprzewodowa i naprawdę zarąbiście tutaj robione robotę. No i mój kącik małej dumy, że tak powiem, który to często występuje na innych kadrach. Tutaj mamy RTX 3050 od MSI, tam są jakieś pudełka po kartach graficznych. Jest tutaj 3080, 3090, tam jest 3050. Pod spodem jakieś tam peryferie, akcesoria. Tutaj jest testowana chwilowo klawiatura od SPC, także za niedługo będzie też jej porównanie wraz z innymi klawiaturami na kanale instalki.pl, gdzie również możecie mnie oglądać i zachęcam i zapraszam. Link do kanału oczywiście w opisie. Tutaj oczywiście panowie Smoczysławowie, jeżeli to się oczywiście odmienia, sobie dumnie siedzą i pilnują, czy chemik dobrze robi. No do tej pory, że tak powiem, nie wnosili większych skarg. Lampeczka od Xiaomi RGB, sterowana oczywiście zdalnie, panele akustyczne tutaj, jak i na tej ścianie. Natomiast tutaj jest mój kącik rozrywki, mianowicie TV-k, ampli, potężne stereo, konsola oraz laptop gamingowy, taki powiedzmy bardziej do też pracy, jak najbardziej się nadaje. Laptop od MSI oczywiście, tam jest chyba i 7, 12 generacji, jakiś RTX 3060, także no tak, powiedzmy to laptop z wyższej półki. Tutaj mam jeszcze słuchaweczki, które kończę testować oraz no oczywiście PS5, bo chemik czasem też sobie pochilluje nie tylko na PC-cie, ale czasami po prostu wygodnie się walnąć na łóżku, no i też przed TV-kiem wygodnie sobie pograć. Telewizor nie byle co, Sony OLED AG9, czyli najwyższy model, jak kupowałem. Teraz wiem, że jest nowszy, chyba IOT 90, natomiast to był najwyższy model, 55 cali, no niestety rozmiary pomieszczeń są limitowane, więc tylko 55 cali, choć chętniej bym wziął 65 wtedy. Głośniki Pylon Audio Diamond 28, nie byle jaki sprzęcik, chemik lubi dobre brzmienie i uwierzcie mi, że polska firma Pylon Audio robi to naprawdę dobrze. Wzmacniacz Marantza, też wysoki model. Tutaj mamy już chemikowe studio pracy, że tak powiem. Lekko fotel odsunę. Myślę, że to stanowisko znacie o wiele, wiele lepiej, bo najczęściej właśnie to widzicie na kadrach. Monitor 32 cale BenQ PD3200U do pracy matryca 4K 10-bitowa z rewelacyjnym pokryciem barwnym. Dalej idąc, ostatni zakup MacBook Air z procesorem M1 do pracy mobilnej. Powiem Wam, genialny sprzęt we współpracy z telefonem jabłkowym również, po prostu nie ma lepszego duetu moim zdaniem. Natomiast idąc dalej, no to PC dobrze znany, Ryzen 9 3900X, teraz już 64 GB, RTX 2070, w zupełności to mi wystarcza do pracy. Jak mówiłem, gram na innym kompie, a na tym głównie pracuję. No i obudowa Fractal Design Define S2 Vision RGB, po prostu taka mi się podobała, już jakiś czas temu u mnie jest i na razie nie zamierzam zmieniać. Ewentualnie myślę nad głośnikami, poza tym no, do każdego tego sprzętu z tego stanowiska macie też linki w opisie, do którego Was serdecznie oczywiście zapraszam. Tutaj dalej idąc mamy wielką czaszę, w której skrywa się potężna lampa LED, którą to się oświetlam zazwyczaj. No i tak też mnie widzicie na filmach, więc no daje ona niesamowicie dobre światło. Jeszcze tutaj jest ten grid zamontowany, to już w ogóle jest petarda. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy tutaj, no to mamy co? Mnóstwo rzeczy do testów, jeszcze więcej rzeczy do testów. Komputer już po testach od MSI czeka na odsyłkę. No i tyle. No moi drodzy, to by było chyba na tyle. Chemikowe studio całkiem duże, dużo tu sprzętu. Myślę, że wielu osobom z Was by się pewnie takie studio spodobało, natomiast to nie jest finalne studio chemika i na pewno to się będzie rozwijać
przyszłości. Także nie zapomnij zostawić subskrypcji, co by Cię nie ominęły kolejne filmy na moim kanale. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę. Dajcie tego subika na zachętę. No i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia!